No, historia jest myślę, że po prostu ważna w życiu każdego społeczeństwa jako takiego, bo ona nam pozwala patrzeć nie tylko w przeszłość, ale i w przyszłość. Gra w historii to po prostu gra. W gry planszowe gra się z ludźmi i to jest niesamowite. Gdybym nie spotkał w życiu RPG-ów, tak? gdybym nie zaczął grać w RPG, to ja bym naprawdę był zupełnie kimś innym. Myślę, że najważniejsza jest jednak w konkretnym larpie droga do celu. Tak? czyli właśnie ta zabawa, wcielanie się w tą postać i, 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 i towarzystwo, które jest w, wokół nas, niż sam cel, który jest na końcu tej drogi. Nie? Gry potrafią uczyć rzeczy, które w szkole nie mamy szans się nauczyć. Zaprojektować grę jest łatwo. Zaprojektować dobrą grę jest bardzo trudno. A zaprojektować grę, która będzie świetna, to jest po prostu mistrzostwo świata. Gry planszowe to są rzeczy, które rozwijają, edukują i są częścią kultury. Ty tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody. A na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Z wykształcenia historyk. Miłośnik fantastyki i fotografii, pasjonat gier fabularnych i projektant gier planszowych, organizator konwentów fantastyki oraz spotkań z grami planszowymi, współzałożyciel Fabryki Gier Historycznych i prezes Fundacji Animatorów i Twórców Kultury Trach. Przed Wami Michał Sieńko. Dzień dobry, Robertie, dzień dobry Państwu, cześć. Witam Cię Michale serdecznie w podcastie Ty Tworzysz. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy chwilę pogadać. Powiedz mi historyk to raczej taki wydaje się pozornie mało kreatywny zawód. Bo on jest bardzo odtwórczy, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy, ale jest bardzo kreatywny w kontekście wnioskowania, bo akurat w aspekcie wnioskowania rzeczywiście jest dużo, do, dużo pracy twórczej, bo jako, jako historyk, szczególnie tacy historycy średniowieczni, tak, gdzie się dużo pracuje ze źródłami, Trzeba je analizować, czy pod bardzo różnymi kątami tu nie ma co się zagłębiać w technikalia, ale potem wnioskowanie i pisanie, opisywanie tego, o czym mówią nam te dokumenty, zarówno w warstwie nie wiem, politycznej, społecznej czy gospodarczej, to rzeczywiście jest praca już bardzo kreatywna, co na pozór może się tak nie wydawać, ale a potem jeszcze przelanie tego na papier jako. Powiedzmy twórca jakiegoś, nie wiem, eseju, artykułu naukowego, czy, czy po prostu swojej wewnętrznej publikacji, pisanej dla siebie, no to rzeczywiście to już nie jest takie, takie byle co. No? To już jest rzeczywiście praca, którą trzeba włożyć bardzo dużo siły i tej kreatywności. Nie? No tak, ale też mówi się, że kto nie uczy się z historii jest skazany na popełnianie ciągle tych samych błędów. To prawda i myślę, że my Polacy akurat bardzo dobrze powinniśmy znać i pamiętać o tym przysłowiu, bo, bo niestety cały czas te same błędy popełniamy. Mam nadzieję, że 15 października będzie ciut inaczej, ale, ale tak, no historia jest myślę, że po prostu ważna w życiu każdego społeczeństwa jako takiego. Bo ona nam pozwala patrzeć nie tylko w przeszłość, ale i w przyszłość. No tak, i teraz, gdy patrzymy tak naprawdę na rzeczy, które no, ludzie tworzą, czy wynajdują, czy wymyślają, czy w ogóle jest szansa na robienie tego w oderwaniu od historii według ciebie? Myślę, że. Jakieś aspekty tak, w sensie, że to trzeba by się bardzo konkretnie ukierunkować i odnieść, chyba do konkretnych dziedzin sztuki czy, czy działalności. Natomiast ta historia jest w nas obecna zawsze, no bo jednak jesteśmy wychowani w jednym kręgu kulturowym. Mam pewien kod kulturowy no wręcz w genach, tak? Przekazywany z pokolenia na pokolenie i to to jest wszystko historia. Wiadomo, że historia to jest bardzo pojemne pojęcie. Ale rzeczywiście bez tego backgroundu historycznego to to, co robimy, byłoby płytsze, bo operujemy na pewnych. Wzorcach, pewnych symbolach, na pewnych takich utartych wręcz schematach, które mniej lub bardziej są zrozumiałe dla wielu po prostu odbiorców. tak? I nieważne od dziedziny sztuki, jak chcemy przedstawić coś za pomocą historii, to mamy mnóstwo obrazów, które nam to ułatwiają. tak? I jeden czasem obraz mówi wszystko, tak? a żeby to opisać, no, to trzeba robić wręcz eseje na ten, na ten temat. Nie? Mhm. I tak, gdybyś miał w paru słowach powiedzieć, czego uczy nas historia o kreatywności czy w kontekście kreatywności? Hmm. Hmm. Trudne pytanie. No wiesz, jedziemy tak od razu trudno, bo nie ma co tak, czekać. Dobre wyzwanie. Myślę, że historia uczy nas tego, że na podstawie wcześniejszych działań, w sensie działań wcześniejszych osób, my możemy działać inaczej, brać pod uwagę. Konsekwencje tamtych wydarzeń, tamtych, tamtych działań i brać pod uwagę to ten wpływ, jaki mają na nasze decyzje. To znaczy, analizując przeszłość, my możemy podejść inaczej, tak? szukać innego rozwiązania, i to wymusza na nas po prostu analizę sytuacji, tak, że jeśli postąpimy tak, jak kiedyś, ktoś tam, no to my musimy zrobić inaczej, więc szukamy alternatyw. A to jest właśnie już taka analiza, gdzieś pewnie wnioskowanie na granicę takiej właśnie kreatywności, rozumianej jako szukanie innej drogi. Nie? A masz jakiś taki przykład, który Ci przychodzi do głowy z historii, który by to zilustrował? No myślę, że może, może w jakimś aspekcie może to być wojna polsko-bolszewicka z roku tam 1920, kiedy wojska Czerwone Czerwonych szły na Warszawę, tak jakby od standardowego kierunku, czyli generalnie. Od, od wschodu, czyli tak przez bramę najpierw Smoleńską, potem y, y, przez dzisiejszą Białoruś, y, po Białystok i, i generalnie szły z tamtej strony. No i to był standardowy kierunek, w którym uderzały wojska rosyjskie, czy rosyjskie, radzieckie, czy, czy w zależności od okresu historycznego, ale oni szli zawsze stamtąd. No i co zrobił Piłsudski? No, zatakował od południa, od strony Wieprza, co było w jakiś sposób zaskoczeniem, bo do tej pory był to pierwszy taki manewr nie? I, i możliwe, że taka analiza Piłsudskiego w kontekście tego, jak wykorzystać właśnie tę sytuację i i jak pokonać wroga no, wynikała również z tych wcześniejszych doświadczeń. Tak? I, I może to jest taki przykład, że w tym wypadku Piłsudski popisał się, no i oczywiście całego sztab kreatywnością w znaczeniu takim, że szukał alternatyw, szukał innych rozwiązań, a nie tych, które były już sprawdzone i po prostu wykorzystał coś nowego. Tak? Może, może taki przykład bym dał. Nie? No, z sukcesem. No a co ciebie zagoniło do historii tak w ogóle? Skoro już drążymy ten temat, to jest akurat. To ciekawe, nie? Bo to... Tak, zazwyczaj historia nie jest tak popularna, ale no ja zdecydowanie. Miałem... Nie. <laughs> tak. Ja akurat zawsze historię lubiłem. Ja już w podstawówce, w szkole podstawowej byłem najlepszym uczniem w klasie, a może i w szkole wtedy, z historii. Ja zawsze wszystko to czytywałem. Zawsze byłem, wiesz, w takim piątkowym czy szóstkowym uczniem, jeśli chodzi o historię, bo nie ze wszystkich przedmiotów, ale historia była dla mnie absolutnie fascynująca i uwielbiałem czytać i oglądać. Wszystko, co było związane z historią, i już wtedy planowałem zostać na uniwersytecie profesorem. I tu pamiętam moje takie marzenie, które przez wiele lat realizowałem, bo byłem, poszedłem na historię, zostałem na studiach doktoranckich, zostałem na uczelni jako tam pracownik tak zwany zewnętrzny, to znaczy no nie byłem zatrudniony w żadnym wydziale, ale byłem nauczycielem takim zewnętrznym, czyli taki, taki jakby z doskoku trochę. I rozpocząłem swój przewód doktorski. Wszystkie egzaminy, które miałem, miałem na piątkę, ale nie ukończyłem swojej pracy doktorskiej. Więc już teraz, po wszystkich tych zmianach, no nie mam szansy na aktualny tak jakby, tytuł doktora, bo musiałbym wszystko zacząć od zera. Ale rzeczywiście, przez wiele lat, realizowałem ten swój dziecięcy plan. A przestałem dlatego, że okazało się, że praca na uczelni no nie wiąże się tak jakby... Jest tam mało, raz, że pieniędzy, niestety, na tamtym etapie. Do, do rozwojowo może i by się dało, ale niestety rzeczywistość się przytłoczyła i musiałem po prostu wybrać albo to dziecięce marzenie, albo karierę zawodowa i No i wybrałem karierę. No i... Gdzieś to się oczywiście łączyło na tych wszystkich etapach, ale, ale historia u mnie akurat była zawsze takim czymś, co bardzo lubiłem. Lubiłem czytać, lubiłem oglądać i mnie to po prostu fascynowało. Nie? Wtedy, kiedy my się spotkaliśmy pierwszy raz, to było przy okazji fotografii, tak ogólnie. No i co się stało z fotografią w Twoim życiu? No niestety znikła totalnie. Teraz robię zdjęcia telefonem na imprezach, które organizuję. Dla mnie kiedyś to było rozszerzając trochę temat, byłem prezesem GFL-u, czyli Grupy Fotografów Lubelskich, czyli największego ówcześnie koła fotograficznego na uniwersytetach w ogóle w Lublinie. Ale ono istnieje nadal. Ono nadal istnieje. Nie do końca wiem, co tam się dzieje, no bo, bo jednak wypadłem bardzo, bardzo dawno temu już z tego obiegu i dla mnie to była wielka przygoda, bo to był właśnie czas, w którym poznałem wielu fantastycznych ludzi. Robiłem świetne rzeczy, bo robiliśmy razem ldf -y, no pamiętam, to wielokrotnie były tak, dni fotografii tak. lubelskiej. Tak? Dokładnie tak. Czy lubelskie dni fotografii? Lubelskie dni fotografii, dokładnie tak. I tam była świetna zabawa. Poznawałem bardzo dużo fajnych osób, wielu wybitnych fotografów. I sam też miałem wielką ochotę na, na te zdjęcia. I nawet czasami tak raz na ruski rok sobie oglądam te zdjęcia, co robiłem, i tak. Myślałem, tak myślę sobie, okej, okay, to nawet nie było najgorsze. Tak? W sensie, że coś bym poprawił, coś mogłoby być lepiej, ale rzeczywiście na takim poziomie początkującym, no bo nadal byłem oczywiście amatorem, to już widziałem ten potencjał i widziałem i te kadry, tak? w sensie już zgodnie z jakąś tam sztuką i z podziałem, i, i nie było to takie bezrefleksyjne, tylko rzeczywiście pewne schematy realizowałem, i to bo dla mnie świetna zabawa. A przestałem, bo niestety. No Nie da się praca, wszystkiego robić. Tak, praca przytłoczyła, bo zacząłem projektować gry. No właśnie, i co? Na to miejsce weszły planszówki, tak? Czy planszówki w moim życiu były od bardzo, bardzo dawna. Ja oczywiście jako dziecko grałem w planszówki. Potem miałem taki kilkuletnią przerwę i zacząłem grać znowu w wieku gimnazjalnym. I u mnie to akurat było mocno związane z dwiema, dwiema rzeczami. Pierwszą to były poznanie gier fabularnych. Pamiętam, jak do tej pory oglądaliśmy w w Domu Kultury na Czechowie, w Wacy w kinie, w Domu Kultury, bo tam było kino, czyli znaczy jest dalej w sumie. I po tym Seansie, który był dla mnie no rewelacyjny, no Wacy Przyszcieni, od tej pory czasem oglądam. I kolega do mnie powiedział z klasy, a wiesz, że są takie RPG papierowe i możemy być jak ten Legolas i Aragorn, tylko to my możemy być nimi. A ja mówię, wow, naprawdę? I rzeczywiście zaczęliśmy grać, wkręciliśmy się w RPG. Szybko potem poznałem, że jest coś takiego jak Stadale Siriusa, ówczesny największy klub fantastyki w Lublinie. Zacząłem tam chodzić i w planszówki były tam obecne. Bo to ciekawe U mnie zaczęło się właśnie od RPGów, ale szybko RPG czyli to samo co Gryfobura. Tak dokładnie nazywa. RPG to angielska nazwa <stankt> po prostu. games. Tak, tak jest <stankt> dokładnie. I zaczęliśmy grać najpierw w RPG potem w planszówki i te dwie rzeczy, te dwa hobby zostały ze mną dosłownie do dzisiaj, bo ostatnią sesję RPG, którą grałem, to grałem wczoraj. Nie? No rzeczywiście, to, to masz to we krwi chyba już. Mam nadzieję, że na długo mi to zostanie jeszcze. No i co? Gra, sta gra stała się przedmiotem twojej pracy naukowej w pewnym sensie. Tak, tak, rzeczywiście. Była to w 2010 roku napisałem pracę magisterską i w ramach swojej pracy magisterskiej zrobiłem grę planszową pod tytułem Zygmunt August, która później została wydana przez nasze wydawnictwo, czyli moje i Adama Kwiapińskiego, jako Sigismundus Augustus Dei Gratia Rex Poloniae. Piękna łacińska nazwa, której nikt nie rozumie. Nie do, nie do powtórzenia, <laughs> to sorry. Ale bardzo ładna, uniwersalna nie. nazwa i zostaliśmy za to w jakiś sposób docenieni na całym świecie dosłownie bo nasza gra trafiła i do Australii, i do Japonii, i do Korei, albo do Chin wysyłaliśmy też egzemplarze tej gry. Dokładnie nie pamiętam, ale rzeczywiście e, grana była no, wiele lat temu jednak, ale, ale, ale była na całym świecie. Ale to była planszówka, nie to była RPG. Planszówka, tak, mhm. tak, to była planszówka, klasyczna planszówka z, właśnie z planszą, żetonami, kartami, pionkami, więc jak ktoś sobie wyobraża, jak wygląda gra planszowa, to to byłby świetny przykład, jak wygląda gra No właśnie, nie? w skrócie, fabuła zasady tej gry? O, na, o co chodziło w niej? Wcielaliśmy się w rody szlacheckie, w jeden z pięciu rodów szlacheckich i walczyliśmy o to, żeby Rzeczpospolita albo um, w jaki sposób um, zwyciężyła na arenie międzynarodowej. W sensie mieliśmy tam państwo ścienne, mieliśmy jakieś uwarunkowania wewnętrzne i ścieraliśmy się o to, kto będzie miał najwyższe tytuły szlacheckie, tytuły um, funkcje typu tam marszałek Sejmu, jakiś tam senator danego senator czy wojewoda, to oczywiście wiązało się z, z dużymi zyskami w tym czasie, no bo to każdy z tych wojewodów miał swoją osobną. Pensji, swoje funkcje, więc mieli, mieli władzę dzięki temu. No i te rody wysyłając swoich przedstawicieli, zyskiwały właśnie wpływy i te wpływy mogli przekuwać na to, kto kiedyś zostanie tym takim najważniejszym rodem, wpływającym na to, kto będzie nawet królem w, w, po zakończeniu żywota Zgmunta Augusta. No bo tytułowy król jest gdzieś tam w tle. My nie, nie wcielamy się z Augusta, ostatniego Jagielona, tylko. Gramy tak, jakby w, jego, w czasie jego panowania. No to bardzo ciekawe. Można to gdzieś tę grę kupić, zobaczyć, czy, czy zagrać w nią jeszcze? U Ciebie e... tylko chyba? Chyba tylko u mnie, albo u innych takich osób, które mają po prostu swoje egzemplarze. Gra na pewno nie jest dostępna w takim sklepie w detalu. No, bo to jest stara gra, ona została wydana w 2012 roku, więc już ma ponad 10 lat, więc jest to zdecydowanie biały kruk, jeśli chodzi o coś takiego. Natomiast na pewno część osób ma gdzieś tam u siebie. A jakby ktoś z Państwa chciał zagrać w grę Zygmuntus z Augustus ze mną czy ze swoimi znajomymi, to zapraszam na Prusa 2, gdzie można zagrać. Tak, to o tej adresie będziemy jeszcze rozmawiać na pewno. Interesuje mnie, bo spróbuję sobie wyobrazić, przychodzi taki student do. Do doktora i mówi, panie doktorze, jak grę chcę zrobić na, na pracę magisterską. Tak, większość osób mówi, to chyba nie tutaj. Nie? A całe szczęście w zakładzie metodologii, gdzie ostatecznie wylądowałem, bo na początku byłem w innym zakładzie, to tam profesor Pomorski i doktor Woźniak byli absolutnie otwarci. I z tego co wiem, nadal są otwarci, i to właśnie na tym. W tym zakładzie można robić komiksy, można robić gry RPG, można robić gry planszowe, można robić filmy, yy, można robić rekonstrukcje i to wszystko da się yy, zrobić jako pracę magisterską czy, czy, czy licencjacką. Yy, I zakład metodologii jest pewną taką. Eh, może innowacją, jeśli chodzi o tą lubelską czy UMCS-owską historię, no bo jednak historycy mają to do siebie, że lubią tradycje tak? i rzeczywiście przebić się z jakąś nowoczesną formą, nowoczesnymi mediami do tego, Kilka lat temu było bardzo trudno. Teraz już rzeczywiście jest zupełnie inaczej, bo to środowisko odkryło, że no troszkę się spóźnili, tak? Z różnymi aspektami, że tych studentów jest coraz mniej, a na przykład na takiej historii jest bardzo mało studentów, no i szukają alternatyw. I teraz tą alternatywą są na przykład gry, filmy, czy turystyka, tak? bo turystyka też wiele wspólnego ma z historią. Nie? Mhm, czyli to jest taka trochę. No bo dla większości ludzi no, historia to jednak to jest coś śmiertelnie nudnego. Niestety. A ty się wpisałeś w taką misję, może byłeś perkursorem nawet takiej misji jednak promowania tej historii przez te nowe formy. Tak, zdecydowanie. No to, to jest tak, że połączenie nowej formy ze starą treścią, czyli w tym wypadku gier planszowych o historii, sprawiło, że ludzie zaczęli inaczej patrzeć zarówno na gry, jak i na historię. Na początku naszej działalności wydawniczej, czyli Fabryki, gier Historycznej, fabryki gier historycznych, wiele razy, naprawdę wiele razy spotykaliśmy się z takimi komentarzami, że ja nie gram gry o historii, bo one są nudne. A ja pytam, no dobra, w jakie gry grałeś? I ktoś mi mówi, że grał w to, w to i w to, i mówię: No dobra, ale ta też jest o historii. Ja mówię, no tak, ale to jest o historii II wojny światowej, jest fajniejszy temat, jest coś tam. Mówię: No dobra, no okej, okay, ale masz grę o historii, w którą jednak grałeś i ci ciekawi. I, I naprawdę mieliśmy wiele takich tematów, że musieliśmy dosłownie przekonywać ludzi, że gra w historii to po prostu gra. Tylko, że temat, który jest w niej opisany, jest po prostu trochę inny. Nie jest o fantazy, o orkach, o elfach i walce pomiędzy tymi rasami, tylko jest w jaki sposób inny. Tak? On niekoniecznie jest ciekawszy, ale jest po prostu inny i musieliśmy przekonywać e, naprawdę wiele lat, że tak, że tak jest I, i myślę, że w jakiś sposób my i inne wydawnictwa, które wydawały gry o temacie historycznej no, zrobiły kolosalną robotę, bo teraz rzeczywiście nie ma już tej bariery, że gry o historii są do kitu, tylko to są po prostu gry, które warto przetestować. Nie? I wciągają. I wciągają co najmniej tak samo dobrze, bo to jest tak, że dużo zależy w czym gramy, bo jak my z kim gramy, bo jeśli gramy na przykład grę o PRL-u i gramy senior i wnuk, no to ten senior, czy to będzie babcia, czy dziadek, czy, czy ktoś z rodziny, on bardzo często uczestniczył w jakichś wydarzeniach, tak? I on może powiedzieć: A ja byłem wtedy na wybrzeżu, ja uczestniczyłem wtedy w strajkach, bo pracowałem w Stoczni Gdańskiej, tak? Albo ja byłem wtedy. Gdzieś tam, tak? Mieliśmy taki lokalny przykład Lubelskiego lipca 1980 roku, gdzie mieliśmy grę w zakładzie Lubelski Lipiec 80, gdzie autentycznie widzieliśmy to na, na, na własnych oczach, że grał dziadek ze swoim wnukiem, i on potem, inspirowany tym, co się dzieje na planszy, Zadawał, opowiadał, tak? a u nas było wtedy to. Nie? I to były niesamowite historie, i ja jestem pewien, że gdyby nie ten impuls w postaci gry planszowej, on by nigdy się tą historią nie podzielił z tym wnukiem, bo ten wnuk by sam go nie zapytał o tą historię, no bo on jej nie zna po prostu. Nie? I, i, I to jest naprawdę rozwijające hobby, rozwijające też e, wiedzowo, no bo inspiruje nas do chociażby takich fantastycznych rozmów. Nie? No tak, to jest bardzo pożyteczne. Bo, bo jednak yy, ja akurat mam takie doświadczenia, że no, nauczyciele historii to przez całą moją podstawówkę było ich kilku, i to i liceum też i to był dramat totalny więc to odczarowywanie właśnie takiej klątwy w pewnym sensie Niestety. jest pożyteczne bardzo, także jestem pod wrażeniem i, i, i bardzo polecam gry planszowe autorstwa Michała i nie tylko. Powiedz mi, w, tej, w tym świecie takiej wirtualnej i elektronicznej gry wideo. Tam też są przecież gry historyczne, prawda? Bardzo dużo nawet takich. I kto chce jeszcze grać w planszówki? Coraz więcej osób wbrew pozorom, bo to jest tak, że bardzo dużo osób pracuje na co dzień z komputerami. Siedzi przed monitorem po kilka godzin dziennie, wraca do domu, włącza sobie Netflixa czy inny jakiś streaming, ogląda znowu przed jakimś formą ekranu i monitora. Telefon mamy cały czas pod ręką, znowu gapimy się w ekrany, i ludzie mają tego przesyt, dosłownie mają przesyt, chcą czegoś zupełnie innego, dlatego od wielu lat widzimy zainteresowanie coraz mocniejsze, zarówno grami fabularnymi, jak i grami planszowymi. A gry planszowe mają dodatkowo jeszcze jedną naprawdę fantastyczną cechę, która świetnie nam pokazało to w trakcie pandemii że w gry planszowe gra się z ludźmi. I to jest niesamowite. Siadamy przy jednym stole, przy jednej planszy, mamy jakiś konkretny zbiór zasad, równy dla każdego. Zaczynamy grę, określamy na koniec tej gry, kto jest zwycięzcą, i możemy powiedzieć: Wow, byłeś lepszy, byłaś lepsza. Zagrajmy jeszcze raz, bo ja chcę się odkuć. Chcę się odkuć, tak. I, i ten aspekt, właśnie, interakcji z ludźmi, rywalizacji, takiej pozytywnej rywalizacji, a nie takiej korposzczurów, nie chcę nikogo oczywiście urazić, ale tej takiej rywalizacji w pracy, którą bardzo często mamy, tak? To jest coś, co gry planszowe robią w łagodny, przyjazny sposób, bo ona jest rywalizacja, to jest wpisane w ideę w ogóle gry, tak? Ale nie mamy zazwyczaj do siebie pretensji, nie ma spiny, nie ma kłótni o to, chyba że gramy w Monopoli, dlatego nie polecam, nie? No ja muszę się nie zgodzić, bo my <laughs> z dziećmi pasjami graliśmy w Carcassonne, no to były kłótnie niezłe, a ty się tutaj mi podłożyłeś, a ty mi to i. No, ale to też uczy, prawda? Tak, to oj, to uczy właśnie dzieci szczególnie mocno uczą się na, na grach planszowych, bo uczą się wygrywania, uczą się przegrywania, uczą się zasad, muszą je zapamiętać, muszą je przestrzegać. I one są sprawiedliwe dla wszystkich. To, to, to na pewnym etapie życia dziecka trzeba wytłumaczyć dziecku, że ja mam takie same zasady, jak to dziecko, tak? I, i nie można się podkładać, no bo to dziecko zauważy, a ta to, a dlaczego ty zrobiłeś to albo tamto? Ja tak nie mogę, albo coś jeszcze tak, od razu to zobaczy. I nagle trzeba się tłumaczyć, dlaczego ja gram inaczej niż to dziecko, nie? I na pewnym etapie życia to dziecko umie dzięki temu liczyć, co jest fenomenalne jak siedmiolatek potrafi liczyć bo nauczył się w grach planszowych liczyć tak albo umie już czytać bo musi przeczytać treść karty i trzeba po prostu pokazać tu się dzieje to tu się dzieje tamto i, i to dziecko świadomie wybiera tak bo no chce zagrać chce się dobrze bawić z rodzicem ze znajomymi z rodzeństwem i to są takie aspekty które naprawdę bardzo ciężko jest w zwykłej tradycyjnej szkole czy przedszkolu wprowadzić inaczej niż za pomocą gry właśnie nie? Mhm. Jakieś jeszcze korzyści w rozwoju nie tylko dziecka, ale też i dorosłego może? Znaczy bardzo dużo, tak, w dużym skrócie jest bardzo dużo korzyści. Ja na przykład zawsze daję taki przykład, że gry... Potrafią uczyć rzeczy, które w szkole nie mamy szans się nauczyć. To znaczy, mamy gry licytacyjne, negocjacyjne, zarządzanie zasobami, strategie, taktyki, blefowanie to są rzeczy, które raczej w szkole się nie zdarzają, tak? w sensie, A jeśli się zdarzają, to tak naprawdę w kontakcie z rówieśnikami, a nie stricte w programie nauczania. Tak? I, I ten aspekt właśnie takiej ekonomii, bo gry bardzo często opierają się na ekonomii, na matematyce, na rozumieniu w ogóle tych procesów. To jest coś, co się przykłada potem na nasze umiejętności zarówno szkolne, tak? czyli na, na jakieś matematyczne umiejętności, jak i na to, jak zarządzamy w ogóle na przykład pieniędzmi, tak? Bo jesteśmy już bardziej świadomi, jak możemy te pieniądze wykorzystać, i na co je wykorzystać, i jak je po prostu policzyć tak? także, także jest tego na pewno dużo, a idąc w innych sferach, no to mamy gry tematyczne, na przykład mogą być gry o historii, więc one będą uczyć w jakimś aspekcie historii. Ale mamy gry poświęcone na przykład przyrodzie. Możemy przyrodzić geografii, czy takim aspekcie takim przestrzenno-właśnie przyrodniczym, nie? i możemy nauczyć się dzięki temu, jak wyglądają, czy gdzie są w ogóle kraje różne. tak? I to na etapie szkoły podstawowej, tej wcześniejszej, gdzie jeszcze ta geografia nie jest jako przedmiot, no, da nam no, naprawdę ogrom wiedzy. Nie? A jeszcze szczególnie jeśli dziecko ma fajnego kompana do gry: to może być rodzic, to może być dziadek jakiś, to może być sta Starszy brat, czy starsza siostra, kto wprowadza to tłumaczy, tak? bo dzieci zadają mnóstwo pytań. Ja wiem, bo mam córkę 4,5 roku, która non stop zadaje pytania, i to jest fantastyczne. I ja czasami się zastanawiam, jak jej odpowiedzieć. Nie? Ostatnie pytanie, szybka, tylko dygresja. Ostatnie pytanie, które mi zadała, to zapytała: Tato, dlaczego woda jest płynna? A ja myślę sobie, wow, no dobra. Dlaczego woda jest płynna? No już szybka odpowiedź. Nie wiem, czy dobra, proszę skomentujcie, jeśli jest na to lepsza odpowiedź, bo nie weryfikowałem tego nigdzie. Powiedziałem: Ala, są trzy stany skupienia, gaz, ciecz i, i stały, ciało stałe. I mówię, woda jest cieczą, więc woda jest płynna, bo jest cieczą. A ona powiedziała, aha, nie wiem, czy to wystarczyło, ale nie przyszła mi lepsza odpowiedź. Po prostu, no. No, nie wiem jak inaczej odpowiedzieć na to pytanie i, i, i właśnie gry mogą wywoływać takie, takie pytania, szczególnie jeśli gramy w różne gry i pokazujemy dzieciom, e, traktujemy je jako równorzędnego partnera do rozmowy. A nie jako dziecko, tak? Tłumacząc rzeczy rzeczywiście takim, jakie są, a nie podziecinnemu, to rzeczywiście te gry będą jeszcze bardziej wspierać ten rozwój intelektualny, emocjonalny i, i to się będzie przekładać na kolejne lata, bo miłość do gier czy zainteresowanie grami zostanie i te gry będą tylko poważniejsze, będą miały poważniejsze mechaniki, czyli zasady, będą miały poważniejsze tematy, a to wszystko będzie sprawiać, że to dziecko będzie się jeszcze lepiej na kolejnym etapie swojego życia rozwijało, więc. Ja bardzo polecam granie, granie wspólnie z dziećmi, czy, czy zarówno takimi młodszymi dziećmi, jak i młodzieżą. Bo jest to rzecz, która naprawdę potrafi spajać rodziny i, no i fantastycznie się po prostu poznaje swoje dzieci i siebie nawzajem po prostu. Nie? Tak, zdecydowanie ja się pod tym podpisuję. U nas też to było. Tak w ogóle, jakie rodzaje gier bez prądu, bo to tak nazywasz te chyba gry bez prądu. Tak, tak. Jakie rodzaje w ogóle mamy tego? No Gry bez prądu to jest bardzo zbiorcza nazwa na, na wszystkie te gry, które, które występują, i które właśnie nie wymagają, na przykład komputera, tak? bo to tak w dużym skrócie. I chyba najpopularniejsze to są gry planszowe, o których tam już trochę powiedziałem. Druga rzecz czy drugi rodzaj gier to są gry fabularne. Gry fabularne można podzielić na RPG i larpy. Ani zaraz jeszcze powiem. Ja zawsze w tym ciągu dodaję jeszcze gry miejskie i gry terenowe. Jeśli chodzi o RPG i larpy, to są względnie podobne rozrywki. Natomiast RPG działają Role Playing Games z angielskiego, a w Polsce to jest właśnie nazwa gry fabularne. Działają w ten sposób, że wcielamy się w jakąś postać, i na przykład mogę być takim wywołanym wcześniej Aragornem, albo Wiedźminem, albo na przykład jakimś kosmicznym podróżnikiem, który podróżuje między galaktykami. I mojej kompanii w drużynie. Są kimś podobnym, tak? Czyli jeśli gramy, umawiamy się, że gramy w świecie SF, no to jesteśmy właśnie podróżnikami, a jeśli gramy w świecie fantazji, no to jesteśmy jakimiś tam przedstawicielami fantastycznych ras. Mamy, Wybieramy spośród siebie mistrza gry, który opowiada, co się dzieje, a my jako gracze reagujemy na to, co się, co się wydarzyło. Czyli w praktyce. Siadamy przy stole mamy karty, karty, postaci, ołówki, gumki. No właśnie, jak wygląda taka gra? No bo planszówkę jak kupujemy, to wiemy, pudełko wyciągamy pionki, kartki i plansze i tak dalej, a taka gra RPG kupuje grę RPG i jak ono wygląda? To jest książka. Zazwyczaj to jest książka i tylko książka, i w niej jest zbiór zasad. To zasad tworzenia postaci. To jest zasad tworzenia scenariusza do, do takiej gry, czyli musimy mieć jakąś fabułę naszej rozgrywki, bo to jest tak, że tworzymy drużynę. Tak, już mówiąc, bardzo o klasycznych harpegach, ale myślę, że to będzie tak najlepiej. Mamy drużynę, która ma jakieś wyzwania, i na przykład możemy być taką drużyną pierścienia. To jest bardzo dobry przykład, bo większość osób, czy duża część osób oglądała czy czytała Tolkiena, i mamy drużynę pierścienia. Ona ma jakąś misję: muszą wrzucić pierścień do Mordoru. I w ich droga to są poszczególne tak jakby przygody, tak, poszczególne sesje, spotkania, które mamy, i my reagujemy, tak? Czyli jeśli wypadnie na nas banda Orków, no to mamy do wyboru albo uciec i ich zgubić, albo z nimi walczyć. No i jeśli bierzemy ten scenariusz, pierwszą drogę, czyli uciekamy, no to oni będą nas gonić, my będziemy uciekać, musimy być lepsi w tym uciekaniu już oni w gonieniu, więc porównujemy swoje statystyki i po to nam właśnie zasady, żebyśmy mogli w pewien sprawiedliwy sposób sprawdzić, czy nasze efekty naszych działań rzeczywiście są lepsze. Tak? I dlatego ten zbiór zasad jest istotny, żeby przynajmniej kilka osób go znało. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest przede wszystkim forma zabawy. Tak? Zabawy: siedzimy przy wspólnym stole, razem podejmujemy decyzje. Czasem się kłócimy, ale zawsze jest fantastyczna zabawa, zawsze jest śmiesznie. Są momenty takie, które wspomina się po 25 latach, i nadal mamy je w pamięci, jakby one wydarzyły się wczoraj, bo to są takie emocje. I ja to bym porównał do kina, ja bym porównał do książki, tylko w obu tych mediach jesteśmy. Stricte odbiorcami, bo widzimy albo czytamy, co się dzieje, a w Erpegu to my jesteśmy tym bohaterem, który biegnie i ucieka przed orkami albo walczy z nimi, i to my decydujemy o tym, co się dzieje wokół nas. I to jest niesamowite przeżycie, bo możemy dosłownie przeżyć 20 tysięcy żyć, bo mamy różne postacie, różne scenariusze, różne przygody, i to wszystko jest coś, co żadna książka tego nie zastąpi. Nie? Natomiast larpy są bardzo podobne z tą różnicą, że się zazwyczaj nie siedzi przy stole, wcielamy się samym sobą. To już jest bardziej taka forma aktorstwa bardziej takiego teatru improwizo improwizowanego, gdzie najczęściej się ludzie już przebierają w jakieś swoje kostiumy tak? one są dopasowane do postaci, którą gramy czyli jeżeli mamy na przykład bal. Szlachecki bal na jakimś dworze książęcym. No to mamy rzeczywiście takie książęce ubrania, dosłownie. Tak? Są, są stroje bardzo profesjonalne, wynajmowane często w teatra, z teatru. I tacy gracze, aktorzy przybierają się, odgrywają całą sobą, oni się wcielają bardzo mocno w tą postać i też mają jakieś swoje cele. I tym celem może być na przykład przekonanie kogoś do swojej racji. To tak? możemy odgrywać jakiś rodzaj sejmu, albo intrygi dworskiej, albo dowolnego, Rzeczy, tak naprawdę, na no, którą wymyślimy, tak? Bo są larpy apokaliptyczne, są larpy związane z survivalem, są larpy bitewne, tak? Czyli mamy oddziały wręcz, które są tak ubrane, setki osób, które biegają po lasach i polach i dosłownie bronią larpową, czy taką specjalną przygotowaną bronią, która jest bezpieczna dla użytkownika i dla wroga. Oni się dosłownie walczą ze sobą i odgrywają te postacie, odgrywają jakąś fabułę, to są ciągi zdarzeń. I my w tym uczestniczymy jako my, tak? W sensie, że to ja wcielam się w tę postać, i ja biegam rzeczywiście po tym polu czy po tym lesie, i walczę z kimś innym. Jest to coś niesamowitego. To jest jeszcze większy poziom głębi i, i wczucia się w tą postać. I to już bardzo przypomina właśnie taki, takie aktorstwo teatralne, tylko improwizowane. Nie? Ale to wymaga ogromnej... Koordynacji to musi być zorganizowane, jak to się odbywa? Takie zbierają się ludzie, no muszą się chyba gdzieś umówić jakoś, jak, jak to się dzieje? Tak, tak. Generalnie to wymaga rzeczy bardzo dużo pracy. Żeby zrobić larpa, to trzeba zrobić scenariusz, trzeba przygotować karty postaci i one muszą być oczywiście dobrze przygotowane, żeby ten larp był fajny. Zazwyczaj trzeba, czasami trzeba na to miesiąc, a czasami trzeba cztery albo pięć miesięcy. To wszystko oczywiście zależy od tego, co robimy. Bo jeśli na przykład chcemy wynająć zamek, Dosłownie. Zdarzają się od wielu lat w Polsce takie larpy i, i na świecie, bo Polska jest jednym z chyba większych takich rynków larpowych, ale już na przykład Szwedzi, Norwegowie, to, to jest w ogóle biją na głowę cały świat, jeśli chodzi o to. I takich właśnie. Inicjatyw larp jest mnóstwo. Że się wynajmuje dosłownie zamki, wynajmuje się pałace, i na ten, ten prawdziwy pałac jest sceną dla tych aktorów, którzy tam przychodzą. I to, to są przedsięwzięcia na grube tysiące złotych, czasem na setki tysięcy złotych. I bilet na larp -y potrafił kosztować dosłownie kilkaset złotych, po, 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 po kilka tysięcy nawet, ale są to przeżycia, które no naprawdę. No Nie da się ich inaczej przeżyć, już będąc na larpie. No bo można oglądać sztukę teatralną, i zachęcam do tego, można obejrzeć film kostiumowy, ale będąc na balu, w prawdziwym pałacu, w prawdziwym stroju balowym, który oczywiście imituje ten XVIII-wieczny strój, bo nie jest oryginalnym 18 wiecznym strojem, ale jest wzorowany na tym stroju, to jest niesamowite przeżycie. I my musimy do siebie się zwracać, tam pani hrabino. Tak? Czy pani hrabio, i jemy tą przepiórkę przysłowiową, która jest przygotowana dokładnie tak, jak 200 lat temu. To są naprawdę kolosalne nakłady pracy i kolosalne nakłady finansowe, i logistyka takich przedsięwzięć to jest naprawdę, naprawdę coś. I jest w Polsce kilka firm profesjonalnych, które się tym zajmują. I jeśli zaciekawiłem was tym, tym co mówię, to polecam sprawdzić, bo naprawdę jest to coś niesamowitego. Nie? No to damy linka, może gdzieś jak przyślesz nam w opisie kogoś, kogo polecasz. Jak najbardziej. To damy, damy linka i będzie można sobie to obejrzeć. I, I po takim larpie zostaje, nie wiem, jakiś film? Jakiś, czy, czy to jest po prostu zakaz fotografowania, filmowania i tylko w głowie? Zazwyczaj są fotografowie na miejscu, oni są specjalnie, w sensie. Profesjonalny fotograf przychodzi i robi rzeczywiście takie zdjęcie reporterskie, ale też są na przykład zdjęcia z OFU, to znaczy raz z przygotowań, a dwa na przykład portretowe, że każdy uczestnik LARPA ma swoją sesję zdjęciową, że na miejscu, do takim pałacu, czy w ogóle w miejscu, gdzie odbywa się ten LARP, jest takie przenośne studio fotograficzne, że rzeczywiście w tym pełnej charakteryzacji, w stroju, który się ma. Fotograf, który robi zdjęcia, no przygotowuje po prostu plik czasami jednego, czasami pięciu zdjęć. I oprócz tego, że mamy pamiątkę w postaci emocji, które towarzyszą samej grze i, i tych wspomnień, to mamy też fantastyczne zdjęcia, które są z samego, samej rozgrywki, ale tak oczywiście z przygotowań i, i takie portretowe właśnie. Nie? No ale to też wymaga przygotowania się intelektualnego i pewnej wiedzy, żeby wziąć udział w, w takim... Przedsięwzięciu. Tak. Zazwyczaj karty postaci przy takich dużych larpach otrzymuje się na wiele tygodni przed samą, samym, samą rozgrywką, i one potrafią mieć od kilku do kilkudziesięciu stron. I ta historia postaci to jest absolutnie historia postaci. To znaczy mamy moment urodzenia, drzewo genealogiczne, cele, problemy, jakiś rys psychologiczny, jej, jej założenia, tak jakby jak, kogo ona, jakie ma cele, ale także na przykład Kogo lubi, kogo nie lubi, z kim jest w dobrej komitywie, a kto jest jej wrogiem, i to wszystko mamy w tej karcie postaci. Właśnie ona może być wielostronnicowa, i to nam pomaga odgrywać tę postać. Także my jej nadajemy pewnego charakteru, oczywiście, ale mamy pewien, pewien, pewną podstawę, którą my musimy przeczytać, zapamiętać, i na jej podstawie nadajemy życia właśnie tej postaci. Nie? No dobra, a skąd wiadomo, kto wygrał. A to jest dobre pytanie, bo nie zawsze larpy kończą się zwycięstwem. Czasami to może być zwycięstwo bardzo różne, to znaczy może być na przykład tak, że jakieś stronnictwo polityczne przegłosowało coś na Sejmie, i wtedy mamy konkretną uchwałę, która została podjęta przez dany Sejm, i wtedy mamy jasno powiedziane, że to stronnictwo wygrało. Czasami mamy cele indywidualne, czasami mamy cele grupowe. Które mogłyby sprzeczne z celami indywidualnymi, bo to jesteśmy reprezentacją szlachty, ale mój cel jest inny niż ogół szlachty, tak? I, i to jest bardzo różnie i to musielibyśmy rozdzielać tak naprawdę na jakichś bardzo konkretnych przypadkach. Natomiast myślę, że najważniejsza jest jednak w, w konkretnym larpie na, droga do celu, tak? czyli właśnie ta zabawa, wcielanie się w tą postać i, 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 i towarzystwo, które jest w. Wokół nas, niż samo osiągnięcie, niż sam cel, który jest na końcu tej drogi. Nie? No i też umiejętności improwizacji na pewno. Oj tak. Wyobraźnia, czyli generalnie można powiedzieć, że to są takie predyktory, które no, po, powinny nam podnosić IQ. Tak, LARPy, RPG to są rzeczy, które bardzo rozwijają i uważam, że patrząc na przykład na moją historię, na, ja uważam, że gdybym nie spotkał w życiu RPG-ów, tak, gdybym nie zaczął grać w RPG, to ja bym naprawdę był zupełnie kimś innym. Ja uważam, że RPG i CDL Seriousa jako miejsce, gdzie bardzo dużo poznałem, właśnie innych rpg którzy. Gdzie razem graliśmy bardzo dużo razy i różne systemy, to był to naprawdę bardzo kreatywny i taki rozwiowy okres w moim życiu. I jestem przekonany, że jakbym nie poszedł do Stadeli, to byłbym w zupełnie innym miejscu. Nie wiem, czy lepszym, ciężko mi ocenić, ale w innym. A. Teraz uważam, że jestem co najmniej w dobrym miejscu i jest mi dobrze w tym, co robię, bo to są rzeczy i osoby, które poznałem, które poznałem 20 lat temu i do tej pory mamy ze sobą kontakt i widzimy się regularnie, bo łączą nas właśnie wspólne pasje. Nie? Skoro poruszyłeś ten temat, to co osobiście Tobie dały te gry? Bez prądu. Mm -hmm. Czego ty się nauczyłeś? Myślę, że w wielu interakcji. W sensie nauczyłem się jak zachowywać się w różnych aspektach. To znaczy ta interakcja pozwoliła, pozwoliła mi wcielać się w różne postacie. Tak? Właśnie to jest ideał właśnie RPGów i... Wnioskowania pewnego, przekonywania, negocjowania z innymi, wcielania się także w rolę i pewnej empatii, bo jednak ta empatia w jakiś sposób jest także potrzebna. Ale to są takie miękkie umiejętności. Natomiast jeśli chodzi o twarde umiejętności, jeśli tak można powiedzieć, to. Mi to bardzo, bardzo dobrze współgrało z historią, bo bardzo często gra się w, klimat, w klimatach fantastycznych, więc, wszelkie aspekty związane z nie wiem, wojskowością, uzbrojeniem, z, z tym, jak wygląda wieś, jak wygląda miasto, jak wygląda demografia takich właśnie wieków średnich. To były rzeczy, które bardzo mi pomagały uwierzytelnić świat, który ja tworzyłem, jako grycz, jako gracz, nie? i dzięki temu ja się lepiej bawiłem. I czytałem tę historię z myślą o tym, że poznaję historię, ale mogę ją do czegoś konkretnego wykorzystać. A powiedz mi, czy są jakieś badania, istnieją takie badania psychologiczne, które by, nie wiem, potwierdzały albo kwantyfikowały wpływ właśnie gier na rozwój, na inteligencję, na zdolności, nie wiem, przewidywania, kreatywność i tak dalej, i tak dalej. Generalnie tak. Nie, nie jest jeszcze to dziedzina zbyt popularna, ani zbyt rozbudowana. Tym mniej więcej zajmuje się ludologia, czyli nauka poświęcona badająca rozrywkę. I ludologów w Polsce jest cały szczęście coraz więcej. I oni badają na przykład gry wideo, gry właśnie RPG, czy, czy, czy w ogóle wpływ książek komiksów tych fantastycznych na to, jakie jest podejście do tego. Konkretnych badań wam nie przytoczę, bo z tego biegu naukowego już dość dawno niestety wy, wypadłem. Natomiast jeśli kogoś to ciekawi, to jest Polskie Towarzystwo Badania Gier i oni wydają Homoludens. Homoludens to jest właśnie chyba miesięcznik albo, albo kwartalnik, nie jestem pewien już, ale, ale Homoludens jest do znalezienia, to jest pismo dostępne w, w sieci za darmo. Można pobrać PDF i przeczytać i tam są właśnie tylko poświęcone tej ludologii tak w sensie że to takie najbardziej popularne pismo naukowe bo to ma bo to jest pismo naukowe nie popularne naukowe więc jeżeli kogoś rzeczywiście interesują takie, tego typu badania to jak najbardziej tak i ja tu przytoczę jeszcze coś takiego jak taką technikę z, Pogranicza psychologii i pedagogiki jak drama. Drama to jest tak naprawdę forma larpa, właśnie, czyli to tylko robione przez terapeutę czy przez specjalistę, który jest z tym przygotowany. I dla mnie, jak ja poznałem, czym jest drama, to ja mówię, to no dobra, to gramy w larpa. No i ktoś wtedy się oburzał, nie, 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 drama to jest coś innego niż larp, ale to jest to samo. Z pewnymi zastrzeżeniami, że ma to inny cel. No bo, właśnie, bo, miałem powiedzieć, że chyba inny cel, tylko. Dokładnie, bo drama ma mieć aspekt terapeutyczny, tak, i ona ma być bardzo kontrolowana, ona ma być bardzo ściśle przeprowadzona w konkretnej atmosferze i stawiać na konkretne zadania, a LARP jest formą swobodną. Natomiast co do idei, tak, realizacja jest inna, ale idea jest dokładnie ta sama. Nie? I, i, I nawet właśnie w terapii można to wykorzystać, tylko. No, trzeba być po prostu specjalistą, tak? w sensie, że, że trzeba wiedzieć, jak to zrobić, żeby komuś Krzywdy nie pogorszyć. Nie. Tak, tak. No dobrze, wrócę do planszówek trochę, bo ja ze swojego dzieciństwa to pamiętam chińczyk, warcaby, okręty na kartce, mastermind, jak się w kioskach pojawił, to był szał. Czym się różnią te współczesne gry planszowe dzisiaj od tamtych? No, myślę, że przede wszystkim różnią się złożonością zasad, no i oczywiście wydaniem, tak, czy takim aspektem wizualnym, tak, to co widzimy na półkach w sklepie czy w internecie, to są już małe dzieła sztuki tak naprawdę. Gry, które były wydawane te 50 lat temu czy, czy 30 lat temu, no to one były jeszcze bardzo, bardzo takie trochę prowizoryczne, trochę też technologicznie były no zupełnie na innym poziomie, no bo też technologia produkcji była zupełnie inna, ale to wszystko wpływało, że te gry nie miały takiego statusu czegoś fajnego, bo te pudełka też były takie delikatne, kartu, kar, cieniutki karton, który się rozladyw, rozlatywał, który był mało atrakcyjny. Bo był szary, tak, I, i to wszystko było coś takiego, gdzie musieliśmy się na to godzić, tak, bo to były jeszcze czasy PRL-u, czy potem po transformacji ustrojowej yy, wyglądało to zupełnie inaczej. Ale pod koniec lat 90. kiedy gry rzeczywiście zaczęły w Polsce być coraz popularniejsze, no to zaczęły wchodzić. Barwne pudełka, świetne zasady, zupełnie inne elementy tych gier. A co za tym idzie inne inna zabawa, tak w sensie ona była jeszcze większa, jeszcze ciekawsza, i były jeszcze większa różnorodność. I tak naprawdę od właśnie końców lat 90. od początku lat 2000 gry popularność gier planszowych tylko rośnie, a to dzięki temu, że coraz więcej osób odkrywa w nich, że to jest dobra zabawa, fajna alternatywa od gier wideo czy, czy innych rozrywek. I przede wszystkim sposób na właśnie spędzenie wolnego czasu, na integrację z innymi. I ta różnorodność, która dzisiaj jest, zapewnia nam to, że jeśli chcemy zagrać w grę krótką, to mamy do wyboru setkę gier krótkich. Jeśli chcemy grać w grę długą, detektywistyczną, która będzie wymagała od nas naprawdę potężnego myślenia, to też mamy wiele gier do wyboru. I ta różnorodność to jest to, że ty mówisz. Jaką chcesz grę, a ja ci dam 20 gier do wyboru? Nie? I to też jest fantastyczne, że już teraz mamy ogromny wybór, i dzięki temu jest jeszcze więcej graczy. Mhm. Mówisz właśnie o tym poziomie skomplikowania. Ja pamiętam, my się trochę wciągnęliśmy w, w, z dzieciakami w, w planszówki, one podrastały i to były trochę coraz bardziej skomplikowane, i wreszcie trafiliśmy na grę pod tytułem Craftsman. No to to jest naprawdę skomplikowana gra. To jak się rozłoży, to trzeba grać cały dzień chyba. Tak, tak. To, to, to akurat gra portalu, wydawnictwa Portal, jedna z no, pierwszych powiedzmy, z dzisiejszej perspektywy gier, która była taka bardzo nowoczesna, jak na nowe czasy, tylko. My jako branża, my jako autorzy też musieliśmy się wiele nauczyć i to jest tak, że pierwsi polscy autorzy gier, którzy tworzyli te gry, robili to zazwyczaj tak zupełnie na oślep. Tak? Bardzo ciekawym przykładem jest w ogóle profesor Karol Borsuk, który stworzył grę wtedy Hodowla Zwierzątek, to był 1944 rok, został zamknięty w ogóle uniwersytet. Ze względu na okupację niemiecką, oczywiście, i szukał pracy, tak? W sensie szukał sposobu, żeby dorobić, i uznał, że świetnym rozwiązaniem będzie zrobić grę planszową, którą zilustrowała jego żona, a potem wycinali te wszystkie elementy i sprzedawali. Dosłownie. To farmer taki. A to dzisiaj się nazywa super farmer, nie? Bo właśnie granna ma prawa do tej gry hodowla zwierzątek, bo tak się nazywała pierwotnie ta gra, a teraz jest dawana jako farmer, super farmer i wszystkie te inne tytuły podobne. To jest właśnie gra granna, i to jest fantastyczne, że. Profesor matematyki zrobił grę opartą o matematykę, a daje nam mnóstwo zabawy, nie? ale on to zrobił tak naprawdę w wielkiej sytuacji niepewności. Tak? Raz, że nie wiedział oczywiście, czy to się sprzeda, czy to się będzie bawić, ale wiedział, że matematycznie to się spina, więc uznał, dobra, spróbujmy, no, nic nie tracimy, tak? trochę papieru i trochę czasu. Tak? I wielu, wielu autorów robi właśnie bardzo podobnie, nie wiedząc. Jaki będzie efekt pracy nad ich grą, nie wiedząc, czy to się sprzeda, czy będzie to przynosić jemu zysk w postaci satysfakcji, ale także zysk finansowy, no bo jeśli ktoś to robi dla pieniędzy, no to jednak ta gra się musi sprzedać. Tak? A właśnie lata 90., 2000 to była nauka tego, jak robić gry. Mówimy oczywiście o Polsce, no bo Stany czy Niemcy to trochę jeszcze inaczej wyglądały. I dopiero teraz, tak, od kilku lat dosłownie, kształtuje się pewien taki metodologiczny i metodyczny sposób projektowania gier. Są analizy tego, jak to robić, jakie są jej etapy, na co zwrócić uwagę, dlaczego tak, a nie inaczej, jak testować gry, i to jest dopiero. Początek naszej branży i pewien początek profesjonalizacji. Bo jeszcze wiele lat temu, jeszcze kilka lat temu, było tak, że to była totalna maturszczyzna, która aspirowała, żeby robić coś fajnie, a teraz rzeczywiście jest już trochę inaczej i ten profesjonalizm wdziera się w naszą, w nasz świat gier planszowych coraz mocniej. Nie? Mm -hmm. No i też mam taką refleksję, myślę o tym, o tym skomplikowaniu, o którym wspominaliśmy, że jednak go. Na przykład, to jest chyba 3000 lat historii. To jest gra banalnie prosta, bo są tylko kamienie w dwóch kolorach, siatka. A, a podobno, nie wiem czy to prawda, że ilość ruchów, liczba ruchów możliwych, to jest więcej niż atomów we wszechświecie. Nie wiem czy to jest. A tego akurat nie wiem. Natomiast go jest świetnym przykładem gry abstrakcyjnej, gry logicznej, która ma wręcz banalnie proste zasady ale żeby i trudność gry zrasta z poziomem trudności przeciwnika i to jest no i ona świat... jest trudniejsza niż szachy tak, podobno tak, dużo tak tak nie i to jest fantastyczne że w grę w niezmienionych zasadach to grę gra się chyba nawet więcej jak te tysiące lat ale no, ciężko nawet dokładnie powiedzieć ale to jest fantastyczne i Widzimy, że gry, to jest świetny przykład, że właśnie o tym powiedziałeś, że gry to weszły człowiekowi od zawsze, dosłownie od zawsze. Najstarsza gra, która jak do tej pory została przez archeologów odkopana, to w Mezopotamii, nazywa się Królewska Gra z ur Jest datowana na mniej więcej 4000 lat przed naszą erą, więc jest to absolutnie początek cywilizacji takiej, jakiej znamy tak, z historii. Nie? I starożytni Egipcjanie, Mezopotamia, Japonia, Chiny, te starożytne kraje, te starożytne cywilizacje, w każdej z nich są gry planszowe. One oczywiście są zupełnie inne niż dzisiejsze, no bo też... Inaczej wyglądało, tak? Ale, ale to było coś, co nam to wyszło od, od naprawdę od zawsze. Nie? I nadal powstają takie gry jak Go? Czy to już jest coraz trudniej zrobić taką grę? Znaczy tak, powstają gry abstrakcyjne, które e, mają podobne założenia. Tak? Na pewno lepszej gry niż Go, wyglądające jak Go, to akurat nie znam, ale są gry nawiązujące do gier tradycyjnych, i tu chyba Mahjong jest fajnym przykładem, bo to jest ta gra chińska albo japońska, już nie jestem pewien, ale taka właśnie dalekowschodnia z naszej perspektywy i ona jest o tym przesuwaniu takich kamyków, tak? w sensie, że się układa w jakiś inny sposób, potem się je zabiera, no i powstało co najmniej, co najmniej jedna gra oparta na Mahjongu właśnie, wydaje mi się, że jest ich na pewno więcej i autorzy gier... Biorą tak, jakby starą mechanikę, czyli zbiór zasad, zbiorą stare elementy i tworzą z nich coś nowego. Proces tworzenia gier planszowych jest bardzo specyficzny. No właśnie, jak wygląda? Długo, to, to na pewno, i to bardzo często osoby, osoby, które nie grają w gry planszowe, mają takie złudne wyobrażenie, że gry planszowe to się w tydzień stworzy. tak? Siądę sobie wieczorem, narysuję plasz i wszystko będzie gotowe. Zasady nie? sobie zapiszę. Już. Tak. I okazuje się, że ten tydzień rozciąga się w dwa lata, nie? a czasami w piętnaście. I to nie są żarty, bo żeby stworzyć rzeczywiście grę, musimy spędzić na tym wiele, wiele czasu. Tak? To, to nie są nawet setki godziny, tylko często tysiące godzin. I to nie jest jedna osoba, tylko często to są zespoły, które to tworzą. Natomiast taki najprostszy sposób, znaczy najprostsze wytłumaczenie, no to najpierw mamy taki proces kreatywny, tak? czyli proces projektu. Wymyślamy sobie, o czym. Coś, o czym ma być gra. Czyli może to być temat historyczny, to może być temat jakiejś fentezy, to może być o gra o ekonomii i pisujemy sobie wszystko to, co chcielibyśmy, żeby w tej grze było zawarte, a następnie przechodzimy do etapu e, projektu. Tak? Czyli mamy pomysł, potem mamy projekt. Projekt to jest pisanie tego wszystkiego. Robimy jakąś formę pierwszej, pierwszej instrukcji, może wrzucamy to do Excela, czy innego arkusza kalkulacyjnego, żeby policzyć, jakie mamy elementy, co one dają, co one robią, jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi zasobami. A kiedy to wszystko mamy już obliczone, czyli kiedy mija kilka tygodni, Mamy czas na pierwszy prototyp, czyli umieszczamy te wszystkie elementy na, na kartach, na planszy, na, na, na jakimś tam formie pudełek, na żetonach, wszystko zależy od tego tak naprawdę, jak wygląda gra. Bo, bo każda gra jest po prostu trochę różna od siebie. I kiedy już mamy fizyczny element gotowy, możemy spróbować w niego zagrać. I jeśli Udaje nam się zagrać, widzimy, że jest fajnie, że jest dobrze. No to super, rozwijamy dalej ten pomysł i coś tam zmieniamy. Na pewno coś zmieniamy, ale generalnie poprawiamy to, co już jest. A jeśli jesteśmy z czegoś niezadowoleni, no to oczywiście wracamy do wcześniejszych etapów, do pomysłu, do projektu, poprawiamy, zmieniamy, znowu drukujemy prototyp, znowu wycinamy go na gilotynie czy w nożyczkami i znowu gramy. Tak? I coś takiego trwa dosłownie rok, nie? czasami dwa lata. Nie? I kiedy mamy już gotowy prototyp, czyli taki, który został rozegrany tam dosłownie 200 razy, z różnymi osobami, w obecności autora, ale także bez autora, żeby gracze przetestowali tak naprawdę taką grę sami, samodzielnie, no bo. Autor nie będzie w każdym pudełku dostępny, będzie tylko w instrukcji najczęściej. Pojawią się kwestie sporne. A pojawią się kwestie sporne na 100%. Więc ta instrukcja musi być czytelna, musi być jasna, nie może, nie może pozostawić bez odpowiedzi gracza. I wtedy dopiero idzie się do wydawcy albo samemu się wydaje taką grę. No i rozpoczyna się proces produkcji, znaczy proces produkcyjny, bo jeszcze nie produkcja. No i wtedy taki, taki wdawca na przykład mówi, że Okej, okay, twój temat gry jest fajny, ale my go zmienimy, bo nam pasuje lepiej inny temat, i nagle gra z fantazy robi się średniowieczna albo odwrotnie. Średniowieczna robi się fantazy, bo, bo akurat temu wdawcy potrzeba takiego tematu, tak, takiego tytułu do portfolio. Robi się, wydawca pracuje samodzielnie nad GROW, robi swój tak zwany development, czyli on ją rozwija, testuje, sprawdza, robi oprawę graficzną, przygotowuje pliki do druku, czyli cały proces DP, DPT, DPF, DPD, DPT, przepraszam. DTP. D, właśnie. Bardzo dobrze, dziękuję. I dopiero potem wysyła to do profesjonalnej drukarni. W Polsce jest ich kilka, ale są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o, o ten zakres usług. I po kolejnych ośmiu tygodniach, bo zazwyczaj tyle mniej więcej trwa druk, mamy gotowe pudełko. I oczywiście w międzyczasie jest jeszcze proces marketingowy, umawianie dystrybutora, dystrybucja w ogóle tych gier, recenzenci, no jest w ogóle kolosalny w ogóle temat na zupełnie inną rozmowę. I cały ten proces kończy się tym, że klient, czyli gracz kupuje taką grę, siada przy stole, rozpakowuje ją i gra. I to wszystko, to jest naprawdę 2-3 lata pracy. To, i to, no to potężne przedsięwzięcie. Tak, to jest potężne przedsięwzięcie, i to nie jest praca tylko jednej osoby, tylko to jest cały zespół. I w Polsce największe wydawnictwa mają ponad 300 pracowników i to są rzeźbiarze, czyli osoby, które rzeźbią figurki, to są artyści, którzy robią ilustracje, to są osoby odpowiedzialne za testy, za projekty, za marketing. To już jest absolutnie profesjonalne, profesjonalne wydawnictwa, które tak, tak, tak właśnie wyglądają. A z drugiej strony mamy też wydawnictwa kilkuosobowe, które tą samą pracę, czy bardzo podobną pracę wykonują w dużo mniejszych grupach. No ale też oczywiście wiąże się to z innymi nakładami, bo na przykład takie największe wydawnictwa to, to są już światowe wydawnictwa, a te mniejsze lokalne, no to zamiast wydawania tam 100 tysięcy gier na cały świat, to wydają na przykład 5 tysięcy gier na Polskę, nie? więc jest to też inna, inna skala, ale sam proces, Tworzenia takiej gry jest bardzo, bardzo zbliżone, i niezależnie od tego, czy wydajemy małą grę, czy wielką grę, no to pewne etapy są dosłownie identyczne. Nie? Mm -hmm. A jak w ogóle wygląda taki rynek gier planszowych w Polsce? No, całe szczęście, całe na razie jest jeszcze rynek rozwijający się i coraz więcej branż się tym interesuje. Ja, jako, jako projektant gier, widzę, że coraz więcej osób, czy raczej firm, chce wejść na ten rynek, zarówno jako wydawca, albo jako na przykład inwestor. Tak? Czyli proponuję jakieś układy tam biznesowe z wydawnictwami, po to, żeby móc na tym zarabiać, wiadomo. Jest to rzecz na pewno, Ciekawa z punktu widzenia inwestora, bo jednak stopy zwrotu są całkiem spore. Gry przy dużych nakładach potrafią mieć fajną stopę zwrotu. Bo rośnie, jeśli rośnie nakład, to rośnie, to, to maleje cena produkcji jednostkowa. jednostkowa nie? Nie. Więc dzięki temu. Efekt skali jest bardzo toczuwalny. Tak? I, I dzięki temu można rzeczywiście przy dobrym tytule i dobrym marketingu sporo zarobić, co daje nam oczywiście budżet na kolejne inwestycje, i oczywiście na, 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 na nasze oczywiście wynagrodzenia dla tych wszystkich pracowników, którzy byli przy, obecni przy tym w tym procesie. Natomiast pytanie o tym, jak wygląda ten rynek. On jest jednym z jednym z większych rynków w ogóle w, w, na świecie. W Europie jesteśmy chyba trzeci albo czwarty rynek. Rynkiem. Największym no, w Europie. To wysoko, bardzo. Wysoko, bo w Polsce są bardzo popularne. W Europie mamy na pewno większy, znacznie większy rynek niemiecki, ale to jest w ogóle największy rynek w Europie i, i drugi na świecie po, po Stanach Zjednoczonych. Francja na pewno nas przebija, i nie jestem pewien, czy obecnie Hiszpania nas przebija. I wydaje mi się, że jesteśmy trzeci, czwarci, mniej więcej na tym etapie, w tej klasyfikacji, więc to jest naprawdę duży rynek i interesują się nami zarówno wydawcy zagraniczni, w sensie europejscy, jak i na przykład amerykańscy czy, czy dalekowschodni, bo, bo gry są popularne na całym świecie i taki wymiany, tak jakby gier, że polska gra trafia do Chin, a chińska gra trafia do. Na polski rynek są coraz częstsze, no bo te rynki się po prostu coraz mocniej przenikają. Szczególnie, że jeszcze parę lat temu produkcja w Chinach była bardzo opłacalna, więc też te łatwo było złapać kontakt do, do producentów, a potem do wydawców chińskich. I dzięki temu kilka gier rzeczywiście odniosło dużo sukcesy w, 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 na w rynkach zagranicznych. No tak, na, nasuwa mi się takie pytanie, bo zwykle dużo gier przychodzi z zagranicy do nas, ale są takie polskie gry, które odniosły sukces. Na przykład za Wielką Wodą, albo nie wiem, za murem, czy innym muralem Tak, generalnie tak, tak, zdecydowanie są. Polscy autorzy są bardzo popularni. Mamy kilku naprawdę wybitnych i bardzo dobrych autorów. Takim chyba taką najlepszą, najbardziej popularną trójcą, bym tak chyba powiedział, to jest Ignacy Trzewiczek, Michał Oracz i Adam Wepiński. Ich gry są popularne, to są rozpoznawalni autorzy. Którzy robią bardzo różne gry i, i, i gra mi się zawsze zainteresowanie. I to jest tak, że musieliśmy się dać przykłady kolejnych, konkretnych tytułów, które rzeczywiście. Odniosły sukcesy komercyjne na całym świecie, ale są takie przykłady, i to nie jest tak, że my jesteśmy tu za ściankiem. Wręcz bym powiedział, że jesteśmy awangardą nawet, bo rzeczywiście ten polski rynek, polscy twórcy i polscy wydawcy działający na zachodzie, to nie jest odosobniony przypadek, tylko to są rzeczywiście duże przedsiębiorstwa, które robią to bardzo profesjonalnie, robią to bardzo dobrze i odnoszą sukcesy na całym świecie. Mhm, no to ciekawe. Dowiedziałem się czegoś, czego nie wiedziałem. takie wyzwanie, że, że mam ci powiedzieć o jakiejś grze, a ty mi podasz wejście tytułów. No to na przykład tytuły gier dotyczących kreatywności, które będą rozwijać kreatywność. A to jest akurat świetny, świetny przykład gry, bo takich gier jest wbrew pozorom bardzo dużo. Myślę, że wszystkie gry, które oparte są o wnioskowanie, a także o analizę, pewną analizę danych, które pozwala nam. Osiągać jakieś rezultaty, na przykład gry detektywistyczne, tak? w sensie, że mamy jakieś poszlaki i my musimy rozwiązać jakąś sprawę. Nie? Drugie to wszystkie gry, które oparte są, takie gry słowne, a także um, gry, które są oparte o pewien rodzaj. Nie chcę podróżyć kreatywności, ale pewien rodzaj zagadek. Tak? że, że my, my musimy dać zagadkę, a ktoś musi nam to zagadkę e, rozwiązać. Tak? I, I myślę, że 20 gier takich pobudzających kreatywność to, to bez większych problemów ci napiszę. I jeśli Państwo będziecie też ciekawi, to może pod opisem filmu Jasne, po prostu wrzucimy również, taką tak. listę gier, które, które są. E, i ja bym w ogóle do tej kreatywności dołączył jeszcze gry quizowe, które ale nie quizowe, które są proste i banalne, bo to, to nie jest kreatywność, to jest sprawdzanie wiedzy tylko w nudny sposób na dodatek, ale są gry quizowe, które wymagają od nas jakiejś analizy, jakiejś zastanowienia się, zapamiętania czegoś. I okazuje się, że nawet zwykły quiz może być świetną zabawą, bo tak jak na pewno część z Państwa grało w jakieś gry quizowe, jeśli one polegały tylko na przeczytaniu pytania, a potem udzieleniu odpowiedzi A, B, C, D, no to to jest najgorszy rodzaj gier quizowych, bo to jest słaba. Ale jeśli zagracie w gry quizowe, które gdzieś polecimy po tym filmem, to mam nadzieję, że przekonacie się, że to będzie jednak dużo ciekawsze. No. Ja wchodząc tutaj do ciebie, do, do, do tej przestrzeni na Prusa 2, no oczywiście przytłoczyła mnie cała ściana regałów z grami. Jak wybrać taką grę dla siebie? To jest w ogóle jakieś przesiewanie piasku na plaży. Tak, Co, czwartkogranie to... polecasz, czy co? Tak, na pewno polecam czwartku granie. Na czwartku graniu yy, można pogać w gry planszowe. Jest to spotkanie, które co czwartek realizujemy w Centrum Spotkania Kultur od 16 do 20. Są to spotkania zupełnie darmowe. Są na miejscu wolontariusze, którzy yy, pomogą w, w wybraniu takiej, takiej gry. Yy, natomiast co do wyboru, to może yy, proszę sobie wizualizować takiego mema, że stoi yy, kobieta czy mężczyzna przed szafą i, I ma tam w tej szafie mnóstwo ubrań, i, i jest komentarz: nie mam w co się ubrać. To, to gracze przerobili to w ten sposób, że stoją przed półką z grami, jest setka gier i nie mam w co grać. Nie? I to niezależnie od płci. Oczywiście, niezależnie od płci, bo, bo grami gracze kolekcjonują graczy i graczki kolekcjonują w równym stopniu gry w co nie grają, chociaż są też osoby, które tylko kolekcjonują, a nie grają. No ale. To granie jest jednak wpisane w to hobby. A myślę, że wybór jest zazwyczaj podyktowany tym, w jakim składzie gramy. To znaczy, czy szukamy gry dwuosobowej, czy pięcioosobowej i czego oczekujemy. Czy właśnie oczekujemy szybkiej, fajnej rozrywki, która zapewni nam kupę śmiechu w trakcie, trakcie partii, czy raczej jeszcze my chcemy usiąść i pomurzyć przez kilka godzin. I wtedy, patrząc na przykład na naszą bibliotekę, mamy zupełnie inny zestaw gier, które możemy zaproponować, bo wszystko zależy od potrzeby. Jeśli przychodzi rodzina z dziećmi, to ja też zupełnie wiem, że muszę zrobić grę dziecięcą, znaczy zaproponować grę dziecięcą. Ale jeśli przychodzi para gików, to wiem, że mogę im dać grę z zupełnie innego zestawu, więc to po prostu trzeba dopasować do, do potrzeb odbiorcy. Nie? Mhm, super. To wróćmy do tego Prusa 2. Co to za miejsce jest? Prusa 2. To jest nowa rzecz. Nowa, nowa rzecz, nowa rzecz od kilku miesięcy, tak naprawdę od marca, od marca, tego roku działa. Prusa 2 to jest przestrzeń młodych, która została tworzona oficjalnie w tej nowej odsłonie we Wrześniu, a działaliśmy od marca. Natomiast jest to miejsce, w którym moja fundacja, czyli Fundacja Animatorów i Twórców Kultury Trach, a także Fundacja IARS, czyli Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego z Michałem Olszowem i jego ekipą tworzymy wspólnie. I to jest miejsce, w którym codziennie można do nas przyjść, pogać w planszówki, pogać w RPG, e, brać udział w warsztatach, również fotograficznych, więc zapraszam e, również, również na tego typu atrakcje, ale w wielu innych atrakcjach, bo mamy tu np. dostępne drukarki 3D, mamy mnóstwo gier oczywiście e, i mamy ciekawy program, który jest zmienny, bo to nie są stałe punkty programu, tylko to, są, to jest tak, że z tygodnia na tydzień dzieje się coś innego. I zapraszam wszystkie osoby chętne, które chciałyby spędzić miło czas przy, przy grach i nie tylko do odwiedzenia nas. Jesteśmy na ulicy Prusa 2, jak wskazuje nazwa, bo nazwa jest jednocześnie adresem. I naszym celem jest przede wszystkim stworzenie miejsca młodzieży, bo wzięliśmy udział w konkursie, który realizował Urząd Miasta, dostaliśmy dotację na niego i. Ten konkurs zakłada, że to miejsce młodzieżowe. Stąd nazwa przestrzeń młodych. Czyli młodzież według miasta definiowana jest między 10 a 30 lat, chociaż nikomu w dowód nie zaglądamy, zapraszamy wszystkie osoby, które będą chciały uczestniczyć w naszych zajęciach. Natomiast można tu przyjść codziennie, spędzić tu czas, napić się kawy czy herbaty, czy zjeść krówkę. Bardzo smaczne Zapraszam, zachęcam. Tak, jest firmowa. Firmowe są nasze, tak. I, I przede wszystkim mamy tutaj cel zrobić miłe, bezpieczne miejsce dla młodzieży, żeby każdy czuł się tutaj komfortowo, niezależnie od kraju pochodzenia, języka, którym włada, czy orientacji zarówno politycznej, jak i seksualnej. Każdy tu jest mile widziany. Chcemy zrobić miejsce tutaj takie bezpieczne, żeby każdy czuł się tu dobrze. Nie? No ja się czuję tu dobrze, mimo że nie pasuję do profilu wiekowego. O, no, tylko no parę teraz... lat. No. No, no dobra, No, ale no, tu miejsce młodych, uniwersytety trzeciego wieku, a gdzie się mają podziać ci wszyscy pomiędzy. To jest dobre pytanie. Ja też już się niestety nie łapię akurat w tą kategorię wiekową, chociaż dalej czuję się młodo. Natomiast ja bym powiedział, że. Nie ma ograniczeń. W sensie to jest tak, że na pewne warsztaty oczywiście będziemy zapisywać przede wszystkim młode osoby, bo na przykład na warsztaty, które będą poświęcone ścieżce kariery, tak jak wybrać swój przyszły zawód, jak radzić sobie problemami w szkole, jak radzić sobie z innymi jakimiś aspektami, no to, to, to są zdedykowane takie zajęcia dla młodzieży. Tak? Ale jeżeli mamy tu spotkanie z planszówkami albo, albo, albo RPG-owe. No to ja tu nie widzę powodu, żeby kogoś ograniczać. Jeśli tylko jest miejsce przy stole, żebyśmy mogli się wspólnie bawić, to ja zapraszam tu każdego. Nie? A stół jest duży. A stół jest duży i myślę, że miejsca też nie powinno zabraknąć, a jak zabraknie, to będziemy robić coraz częściej i coraz więcej takich spotkań. Mhm. No i przywołałeś Fundację Trach, której jesteś prezesem. Jaka jest jej misja, bo ona też trochę stoi za tym miejscem. Tak, no misja nasza jest promować gry bez prądu, i wykorzystywać gry bez prądu do wydarzeń kulturalnych. W sensie my od wielu lat, bo jesteśmy założeni, założyliśmy się w 15 roku i od 15 roku staramy się pokazywać, że gry planszowe to są rzeczy, które rozwijają, edukują i są częścią kultury. I tak jak widziałem wywiady z poprzednimi twoimi gośćmi i gościniami, to są fantastyczne osoby z tak zwanej kultury wysokiej, tak? które przedstawiają bardzo fajne aspekty tej kultury. Tak? I, I to jest coś niesamowitego. Ja zapraszam do miejsca, żeby nie do takiego jak teatr, nie do takiego jak, jak studio fotograficzne, chociaż to też, Zapraszam tutaj, żeby zagrać w gry planszowe i pokazać, że gry planszowe są częścią kultury. I one są trochę bardziej przyziemne, ale nie znaczy, że gorsze. I mogą być równie kulturotwórcze, jak sztuka, jak, sztuka, jak muzyka. One mogą nas inspirować, mogą wywoływać nas mnóstwo fajnych emocji. I zachęcam do otwartości, bo otwartość na gry planszowe, czy w ogóle gry bez prądu, to jest coś, co jest konieczne, żeby spróbować. A jak się już spróbuję, to zazwyczaj się w tym świecie zostaje. No tak, trudno wyobrazić sobie lepsze zakończenie i zachętę, ale powiedz mi na, o swoich planach. Co tam. Nad czym pracujesz? Rzut na wschód, tak? Kolejny. Tak. Pod koniec Raz. października, 28-29 października tego roku, mamy Lubelski Festiwal Gier Foblarny Rzut na Wschód. Jest to okay. impreza. Współfinansowana przez Urząd Miasta w Lublinie. Robimy ją w Arche Hotel Lublin na ulicy Zamońskiej i zapraszam. Są to spotkania dla fanów RPGów, ale także dla osób, które chciałyby zobaczyć czym są właśnie gry fabularne. Będzie mnóstwo sesji RPG, które będzie można się zapisać. Będą sesje dedykowane dzieciom, będą sesje otwarte, że, że będzie można zapisać się każdy zależnie od wieku. I przede wszystkim zobaczyć w ogóle na czym polega ta rozrywka. Więc jeśli zaciekawiłem Państwa i yy, chcecie zobaczyć czym są RPG, to zapraszam na Pusa 2 albo zapraszam także na yy, Rzut na Wschód. Jest to darmowa impreza, więc nikogo nie naciągam. Spędzicie tam 5 minut albo 5 godzin, to wszystko zależy od Was. Yy, jeśli Wam się spodoba, to będziecie wiedzieć dlaczego tak dużo osób się tym interesuje i dlaczego tak dużo osób nadal chce to robić, tak? nadal chce grać w te gry, gry fabularne. Darny. A w dalszym terminie jakieś większe ambicje twoje? Och, większe ambicje. No, dawaj. Moim takim największym planem, takim raczej kilkuletnim, tak patrząc w przód, to chciałbym wydać grę dużą. To znaczy dużą grę, która chciałbym znaleźć wydawcę, który wyda moją grę, która będzie. W dużym pudełku miała dużo elementów, była trochę bardziej skomplikowana niż gry rodzinne, bo najczęściej tworzę jednak gry rodzinne i mam nadzieję, która będzie hitem. Hitem przynajmniej w Polsce, jak i nie na całym świecie. Jest to taka moja ambicja, którą chciałbym zrealizować, żeby siebie sprawdzić i spełnić. To znaczy, zaprojektować grę jest łatwo. Zaprojektować dobrą grę jest bardzo trudno, a zaprojektować grę, która będzie świetna, to jest po prostu mistrzostwo świata. I mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych lat, typu 4-5 lat, uda mi się taką grę zaprojektować. Znajdę na nią wydawcę, i ona będzie przynajmniej bardzo dobrze oceniana w świecie gier planszowych, i to bym chciał rzeczywiście zrobić. I to jest taki mój cel długofalowy. Nie? No to ja ci bardzo serdecznie tego życzę, trzymam kciuki, urąki u nóg. Dziękuję. A powiedz mi, patrząc na to, co zrobiłeś, bo ty już trochę gier wydałeś. Ponad 10, tak. No to ładnie. Masz satysfakcję z gier i z tego, co zrobiłeś jako. No nie chcę powiedzieć, jakim animator, ale raczej taki człowiek, który wspiera animację kultury. Znaczy, ja się przedstawiam jako animator kultury rzeczywiście, animator... Ale jesteś czymś więcej, Ale... mimo wszystko. Tak, no, przedstawiam też się również jako projektant gier, no bo jednak to jest mój taki zawód, który wykonuję na co dzień. Przed naszym spotkaniem miałem spotkanie z klientem, który zamówił u mnie gry, grę, więc też zupełnie, zupełnie, to jest to dla mnie codzienna praca, absolutnie codzienna praca. I tak, mam satysfakcję z tego, co robię, gdzie jestem i co osiągnąłem. I to nie chodzi o jakieś wyróżnienia, konkursy czy jakieś inne aspekty, tylko to jest moja wewnętrzna satysfakcja. Znaczy, mam poczucie, że dowiozłem te projekty, a to jest naprawdę bardzo trudne i bardzo czasochłonne. I większość z nich jest przynajmniej dobra, jeśli nie bardzo dobra. Tak? Ja mam też takie wewnętrzny system kontroli jakości, który stara się nie obniżać lotów, tak, żeby robić masówkę, tylko jednak do każdego projektu podchodzę bardzo indywidualnie. Staram się realizować pewne cele, bo przy każdej grze te, gry, te cele mogą być zupełnie różne od siebie po prostu, więc staram się je realizować. Bo to świadczy o tym, że ja dobrze wykonam swoją pracę. Tak? Jeśli to jest gra zamawiana i robią dla kogoś, czy ja robię dla kogoś, zawsze sobie stawiam cel. Chcę tą grą Bawić albo uczyć, albo bawić i uczyć, albo zapewnić pewien rodzaj satysfakcji, tak? Wynikający z konkretnych rzeczy, które się w tej grze znajdują. Jeśli mi się to uda zrobić, to czuję się spełniony, bo to znaczy, że dobrze zaprojektowałem ten tytuł, tak, i że osiągnąłem właśnie ten cel. I, i, i na tym poziomie czuję się usatysfakcjonowany, bo rzeczywiście zdecydowana większość moich gier jest taka, która ten cel, te cele osiągają. Nie? No to wspaniale słyszeć człowieka spełnionego. Na koniec pięć szybkich pytań do ciebie zatem. W osobistym przekonaniu, przeświadczeniu, własna definicja kreatywności. Twoja. To jest kreatywność. To jest tworzenie nowych rzeczy ze starych elementów i łączenie ich z nowymi. Znaczy, mamy bazę starych rzeczy, dodajemy coś nowego. I to jest dla mnie nawet na tym poziomie to już jest rodzaj kreatywności, który absolutnie spełnia to definicję kreatywności. Mm -hmm. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności u Ciebie. U mnie? Cisza. No. Lubię pracować w ciszy. No to zostawiamy ciszę. <laughs> Dzięki. A jeden morderca kreatywności i nie mów, że hałas. <laughs> Brak snu, zdecydowanie. Tak, to mało kto o tym mówi, a to rzeczywiście jest ja też zauważam, że to jest problem. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym. Dla mnie zabawa z dziećmi. No, jako ojciec niedużym stażem jest to dla mnie mega istotne i zawsze staram się zrobić coś nowego właśnie, tak, żeby te dzieci zaskoczyć czymś. Nie? Więc dla mnie ta kreatywność to nawet w takiej zwykłej zabawie z dziećmi się jest, jest mega istotna. Nie? Mhm. A jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać kreatywność? Grać w gry planszowe i gry fabularne. No, no to się nie mogło inaczej skończyć. <grym> tak, dokładnie. No dobra, to jak chcesz fakultatywnie jakaś swobodna wypowiedź na temat kreatywności, jeszcze to proszę bardzo. Ja dodam jeszcze taką, taką rzecz absolutnie na koniec w kontekście projektowania gier, bo to wydaje mi się, że bardzo jest taka, taka ciekawa rzecz, że patrząc na przykład na proces tworzenia gier, Standardem jest, i to nie jest w żaden sposób obraźliwe dla kogokolwiek, ale standardem jest, że z gier planszowych wyjmuje się jakąś mechanikę, czyli jakąś zasadę z gry A. Potem wyjmuje się inną z gry B, a potem jeszcze trzecią z gry C. I to się robi, kompiluje, tworzy się nowy zestaw tych mechanik. Je się tam trochę zmienia, albo i wcale się ich nie zmienia. I nawet połączenie tych nowych mechanik, znaczy tych starych mechanik w nowej odsłonie, Sprawia, że ta gra, która powstaje, może być już bardzo ciekawa. I dla mnie, właśnie um, to jest ciekawe, właśnie w projektowaniu gier, że jak mam jakiś problem, to zastanawiam się, okej, okay, w innych grach inni autorzy rozwiązali to w ten sposób. To ja, jak ja wyciągam z tego naukę i biorę sobie, aha, no tak, to jest świetne rozwiązanie. I co ciekawe, w naszym świecie, w świecie gier planszowych, to nikogo nie razi, to nikogo nie boli, nawet więcej. To jest w pewien sposób zaszczyt, że ktoś bierze moją mechanikę i ją w jakiś sposób poprawia, zmienia, dodaje coś od siebie i tworzy swoje nowe dzieło. I my tworzymy nasze gry na, w oparciu o innych, tak? I, I dlatego bardzo ważnym aspektem jest po prostu granie, doświadczanie tych, 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 tych nowych gier, bo dzięki temu sami się rozwijamy. I ja to też przekładam, e, tak jakby, na czytanie, nie można być świetnym pisarzem, nie czytając książek. Nie można być świetnym fotografem, nie znając dzieł klasyków, nie znając jakiejś metodologii tworzenia tak, fotografii. Nie? I musimy znać przeszłość, żeby tworzyć nowe, fajne rzeczy. Nie? Czyli wróciliśmy do początku. Historia. Wszystko jest historią. Nie? Przypomnij jeszcze, gdzie można znaleźć to, co ty robisz, gdzie szukać tych inicjatyw, w których tu ty uczestniczysz, tych gier, które ty tworzysz. Mhm. Zapraszamy na Prusa 2, na ulicę Bolszewa Prusa 2, gdzie mamy biuro, gdzie mamy przestrzeń młodych, gdzie mamy mnóstwo gier, bo nasza biblioteka składa się z ponad 500 tytułów. Idziemy regularnie zajęcia, ale poza tym oczywiście zapraszam na nasze social media, gdzie Fundacja Trach ma swój profil, na Instagram. Grama, gdzie regularnie wrzucamy nasze materiały i tam o tych wszystkich grach bez prądu i naszych inicjatywach będziecie mogli przeczytać i zobaczyć. No dobrze, to jak przyślesz nam linki, to oczywiście wrzucimy w opisie, żeby można było sobie kliknąć. Na Facebooku mamy grupę wokół kreatywności skupioną. Chyba, jest w, niej, chyba w niej jesteś już. Także bardzo się cieszę. Oczywiście tam też swoje rzeczy bardzo cię proszę, żebyś wrzucał śmiało, bez, że tak powiem, krępacji. Będziemy je zatwierdzać i promować w miarę możliwości. I cóż, no ja bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mnóstwo się dowiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy z wielu rzeczy związanych z grami i serdecznie Ci dziękuję. Ja również Ci dziękuję, Robercie, za zaproszenie i mam nadzieję, że zachęciłem Ciebie do powrotu do gier planszowych, bo słyszałem, że grałeś dużo z dziećmi, ale że może zagrasz znowu. No. Na pewno. Dzięki. Dzięki jeszcze raz. Tobie słuchaczko i słuchaczu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, polub subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl, dołącz do grupy Ty tworzysz Społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.